Kalejdoskop. Komedia końca świata. Mirona Białoszewskiego. Osoby: poeta Michał Anioł Buonarroti, Dante Alighieri, Ludwik van Beethoven, Pan Bóg, Anioł. Poza tym w muzyce krzycząca Sybilla, biegnące i krzyczące tłumy, grające na surmach aniołowie. Barwy kalejdoskopu. Pokój, drzwi, okno z framugą w kształcie krzyża. Stół, dwa stare krzesła, drewniane półki na książki z mnóstwem najrozmaitszych przedmiotów, jak na przykład foliały, gliniane figurki, miska z szyszkami zakurzonymi, kolorowe, kurzem powleczone pudełka, filiżanka z zaschniętym owocem cytryny i nieśmiertelnikami, muszle pełne popiołu, ściany przebrudzone, gdzie niegdzie osypuje się tynk. Nieopodal okna renesansowy aniołek z szarozlotego drewna. Wiszą różańce z głogów, jarzębin i żolędzi. Mrok rozświetlony krzyżem żółto-popielatego światla od okna. Przy stole na tle półek siedzi ubrany zwyczajnie i niedbale poeta. A oto pierwszy ruch. Żółto-popielaty słup światla mąci się, zaczyna to blednąć, to czerwienieć. Wreszcie kolyszy się, chwieje, przygasa i znowu wybucha czerwienią. Poeta podchodzi do okna, otwiera je i oto... Michelangelo? Michelangelo! A słowo ciałem się stało. Sąd ostateczny. Ach, te tłumy biegnące. Pan nie biegnie? Jestem niewierzący. Zdaje się, że mistrza absorbuje. To nic. Ostatnia rozmowa przed ostateczną niezmiennością. Ostatni ziemski przypadek. Pokażę panu afisz z programu. Mistrz projektował? Proszę tu, bliżej okna. No cóż się dzieje ze światłem? Ach, męczy mnie już ten kosmiczny bałagan. To mistrz projektował? Przecież trzeba z czegoś żyć wiecznie. Widać, od razu to nieśmiertelne, jedyne, Michał Aniołowe. Brak mi słów. Uwaga, uwaga! Proszę do końca zachować spokój. Proszę się opanować i nie siać paniki. Uwaga, uwaga! Cofać się nie wolno. Na wszystkich ulicach ruch jednokierunkowy. Winni przekroczenia niniejszego przepisu pociągnięci będą do ostatecznej odpowiedzialności. Powtarzamy. Cofać się nie wolno. Cofać się nie wolno. Nie jestem zadowolony. Miałem mało czasu, a przywykłem do długotrwałych, monumentalnych. Pod sklepieniem Sykstyńskiej, na wznak. Sykstyńska, ha, ha. Cały sąd ostateczny przeniesiony jest na forum sądu ostatecznego. Nastąpi drugie odsłonięcie. To właśnie pierwszy punkt programu. Punkt drugi. Dantego Alighieri, Boska Komedia. Poemat w trzech częściach recytuje zespół Ludzkość. Punkt trzeci, dziewiątą symfonię d-moll Ludwika van Beethovena wykona orkiestra Wszechfilharmonii i dziewięć chórów anielskich pod batutą kompozytora. Punkt czwarty, Bóg stąpi na szczyt drabiny Jakubowej i rozpocznie sąd ostateczny. Cała uroczystość odbędzie się w cudownie poszerzonej Dolinie Józefata pod wyżej wymienioną drabiną. Publiczność proszona jest kategorycznie o niespóźnianie się. Boję się spóźnić. Nie, 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 tłumy wciąż biegną i to coraz gęstsze. Szkoda, że to taka chwila osobliwa.
że nigdy przedtem, że nigdy potem tak pragnąłbym porozmawiać o sztuce. Tak, to pierwsza i ostatnia sposobność. Przyznam się, że siedzę jak na szpilkach. A te odgłosy niezwykle, które słyszeliśmy na początku? To były trąby archanielskie czy serafińskie, nie wiem dokładnie. To tylko Beethoven rozróżnia. I poza tym krzyk Sybilli. Moja Sybilla. Co trzyma pan w ręku? To zdaje się teleskop. Czy pan obserwuje teraz spadające gwiazdy? Zdaje się, że i my w tej chwili spadamy. Wobec ostatnich odkryć naukowych, einsteinowskich uzupełnień, newtonowskiej grawitacji, a już zupełnie ostatnio wobec einsteinowskiej teorii pola. W mojej epoce, co prawda, Ziemia stać miała nieruchomo, nawet przy sądzie ostatecznym. Widzę, że mistrz doskonale orientuje się we współczesności. Przed chwilą właśnie przy projektowaniu afisza towarzyszyło mi grono najnowszych malarzy. Usłyszałem to i owo. Więc to nie teleskop. Proszę tym kręcić powoli, a bezustannie. Rewelacja! Toż to ruchome malarstwo. Co za kompozycje? Kompozycje w przestrzeni i w czasie. Przestrzeń to stara frajda, ale czas, signore. Dynamizm, który składa się z bezustannego przemijania obrazów statycznych. Objawienie. Tym przyrządem właśnie lubił się bawić mistrz Picasso. No i co? No i co? No i u Picassa widać zdobycze kalidoskopowe. Genialne. Teraz rozumiem te portrety, które mi w pośpiechu pokazywał. Boję się. Czego? Że w tym jury ostatecznym mogę wyjść blado. Klękali przed panem przez 400 ileś lat, bez przerwy, do ostatka. A ostatnio krzyczeli: Sykstyńska rysuje się, Sykstyńska w niebezpieczeństwie. Rwali sobie włosy, robili zdjęcia, kopie, reprodukcje. Mając doświadczenia po ostatniej wieczerzy... Co? Więc nie ma żadnych obaw. No bądź każdy tam stanie ze swym dorobkiem. Czy poza odsłonięciem sądu ostatecznego mistrza przewidziana jest jeszcze jakaś wszechświatowa wystawa? No to mimowoli, signore, mimowoli. A choćby ostatnia wieczerza. To pies? Zresztą nie wiem, czy większą konkurencję z Leonardo, czy Picasso. No, skoro rzecz mistrza stanowi klucz programu... No, obawiam się, że kierowano tu się tematem raczej niż formą. Oto wieczne nieporozumienie. Tak. A czy najwyższy zna się na plastyce? Wprawdzie zaznaczał, że czuje się najlepiej w mojej interpretacji, ale... No, subiektywizm najwyższego, a raczej egocentryzm może wyjść tylko na dobre, mistrzu. Tak pan myśli? Na pocieszenie mogę mistrzowi pokazać pewien obraz. Kiedy? Teraz. Mam go tu u siebie, o. Tutaj. Co? Kto to robił? Mój przyjaciel, ale on jest niewierzący, więc nie będzie na sądzie. Tutaj chodzisz o co innego. To Pitek Antropus. Jaki człowiek? Pitek? Człowiek nieomal z dnia stworzenia. O to chodzi. To przeczuwałem. Stworzenie, przeczuwałem od dawna, stworzenie świata, człowieka, malarstwa. W renesansie myśleliśmy, że to już szczyt, przekwit i koniec, a tu bezustanne perspektywy. I dokąd właściwie będzie się to tworzyło, wykrywało, dokąd? Ach, prawda, to już koniec. Nie. Zostajecie wy i będziecie dalej. My myślimy, że to jednak już koniec teraz. Niezależnie od tego, zresztą może pójdziemy z rozpaczy i my na sąd. Mój przyjaciel weźmie ze sobą Pitek Antropusa. Nieprawda. Nowe życie dopiero się zaczyna. Nowa sztuka. Pitek Antropus, renesans jaskiniowy, kalejdoskopy. Rozumiesz mnie, signore. Zostanę z wami. O nie, nie. Nie? Nie mogę. Mistrzu. Tu pragnienie,
tam obowiązek. Mistrzu, ale dla kogo będziemy tworzyli? Tego obrazu nikt nie rozumie, nie przeżywa, nie ogląda. Tylko autor, ja. Mistrz jest trzeci. Dlatego zawieszam go na ścianie tylko od czasu do czasu. Tak. Po sądzie ostatecznym może się to zmieni? Nie. Dlaczego? Bo jedni zajmą się tylko wiecznością, a inni, każdy z osobna, będzie tworzył świat dla siebie. Wystarczy właściwie w kalejdoskop popatrzeć, żeby odzyskać smak sprawiedliwości w sztuce. Może. Mówicie o końcu sztuki. Ja teraz, patrząc na owego Pitekantropusa, patrząc w kalejdoskop, mam nowy pomysł. Stworzenie świata. Nowy. Taki, jakiego jeszcze nie było. Naprawdę. I wtedy dopiero byłby skandal. Mistrzu, lepiej nie psuć sobie tak świetnie zmumifikowanej opinii. Opinię mam w swoim przetrąconym nosie. Ale człowiek by się odrodził. Co? Na pewno. Malowałbym teraz na małych płótnach. Na krześle choćby. Po co zaraz ściany, sufity? O, jaka szkoda, że muszę już iść. Tak, signore. Może przestanę być bieżącym. Idę, signore. Życzę szczęścia wam i sobie. Afisz. Może tu zostać. Jeszcze raz popatrzę w ten kalejdoskop. Tu jest biuro festiwalowe sądu ostatecznego. Zaszły może jakieś zmiany w programie? Nie. Nie, boski Dante. Nie jestem divinus. Komedia skończona. Raz na zawsze. Czy brałeś się przez tyle wieków na serio, Domine? Właściwie nie wiem, z kim mam przyjemność. Jestem poetą. Wprawdzie nie posiadam w swoim dorobku dzieła składającego się z trzech rymowanych potrójnie ksiąg, trzech koni apokaliptycznych, ale to nie dlatego, że nie wierzę w Trójcę Świętą i nie dlatego, że nie mam czasu czy cierpliwości, ale któż by to czytał? Może ty, boski, może Tasso i Trójca Święta. Czytalibyście z przyzwyczajenia. I z nudów, bo ostatecznie przez te kilkaset lat nie wyszło znowu tak wiele genialnych dzieł. A jakim prawem mianujesz sam siebie geniuszem? Co prawda, moje utwory nie cieszą się taką popularnością jak twoje arcydzieło boski, bo ciebie wertowali choćby ze strachu przed tym piekielnym lejem. To nie był lej. Okazało się, że jakieś przestrzenie międzyplanetarne, galaktyki. To nic, Domine. Tylko ciasne umysły traktowały twoją boską o boski jako podręcznik astronomiczno-eschatologiczny. Wieńcami obrzucano cię za kunszt niezwykłej formy. A wiesz co? Nie czytałem cię nigdy w oryginale. Zawsze tylko te nudne, beznadziejne przekłady. Powiedz mi choć jedną tercynę w swym boskim języku. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta viera smarrita. Prawdziwe piękno jest nieśmiertelne. Tak. Mieliście wtedy mało konkurencji.
więcej wolności? 7 lat wygnania. A czy na tej wyspie było ci źle, Boski? Czy nie miałeś tam spokoju? Cierpiałem. Ależ to cierpienie sprawiało ci tyle przyjemności. Co mówisz? Tyle natchnienia. O tak. Natchnienie nie opuszczało mnie przez 7 lat. A więc czy to nie był najszczęśliwszy okres twojego doczesnego i wiecznego życia? Tak. Masz rację. Widzisz, Boski, mnie też za natchnienie służą boleści. Jestem również na wygnaniu. Ale często uciekam się do kalejdoskopu. I tu widzę jakieś barwne kompozycje słów, metafor, obrazów. Mogę w ten sposób czytać nowego Homera, patrzeć na nieprzemijanie Hamletów, wyczuwać odbicia twoich kręgów, znajdować siebie. Pokaż mi owo utensilium. Kręć nim, Boski, powoli, a bezustannie. Wędruje po nowych kręgach piekieł, czyśćców i rajów. I wiem, że mógłbym tak iść i iść. I coraz nowe krainy męki lub rozkoszy odkrywam, a ty jesteś moim Wergilim. Wędrowałem nie jeden raz sam. Kręciłem się po kolorowych, olśniewających horyzontach do nieprzytomności, aż upadałem pijany. I często z tych wędrówek czy błąkań się przynosiłem jakieś pyły, odczuć, przemyśleń, a nawet kamienie. Prawdziwe to rzeczy. Mów dalej. Spotykałem nieba i piekła tak bliskie siebie, że kołysali się na jednym uśmiechu. Przechodziłem przez bramy rąk, na których rzeźbione były ornamenty losu, rytmy namiętności, cienie gestu. Patrzałem w głowice o ludzkich twarzach. Pamiętam jakiś papirus w oczach. A może to był lotos, albo jadowity kaktus, albo kwiat herbaty. Mów dalej. Spadały gwiazdy placów, zrywały się struny ulic, to szum bastylii nieugaszonych i romansów pajaca z boginią bez głowy. Tak ją nazwali. Nike. Wyrwała sobie skrzydła z brązu. Była niczym, była ginąca, była jak szyba, jak kość ze śmietnika, jak zepsuty kalejdoskop. Weź, daję ci mój wieniec. Boski, w czym pójdziesz na sąd? To nic. Poznają mnie bez wieńca. A jeśli nie zechcą poznać mnie, jeśli nie zechcą poznać poezji, wrócę do ciebie. Będziemy patrzyli w kalejdoskop, szukali natchnienia. Będziemy wędrowali wciąż po nowych kręgach. Idę. Muszę już iść. Uwaga, uwaga! 19 wiek wstaje z grobu. Nie wszyscy naraz! Nie wszyscy naraz!
Jesteś uosobieniem losu. Walczyć mam z tobą. Tkwi we mnie jeszcze ta siła tytanów. Heroika. Skerco dynamiczna. Wyzywasz mnie na akordy? Tak, na symfonię. Na symfonię z chórem. Nie, nie. Na symfonię z chórami. A ja wyzywam cię na kalejdoskopy. Czy to nowe instrumenty? Słyszałem o saksofonie, o koralach, o lampach katodowych, na których gra się. Myślę nawet o 11 symfonii na chóry z lampami katodowymi. Graliby na nich dłonie aniołów. Ale pragnąłbym wprowadzić jeszcze inne, nowe instrumenty. Moje, moje, własne, nieznane. O geniuszu, jesteś wiecznie odkrywczy. Mów o kalejdoskopie. To raczej instrument wyobraźni. Oszukujecie mnie jak zwykle. Oszukujecie mnie wszyscy. Wszyscy! Od karlów do archaniolów, do serafinów, do tronów. Jesteś wysłańcem niebieskiej arystokracji. Nie boję się. Nie boję się was. W finale 11 będzie gigantyczna walka chórów anielskich z piekielnymi, zbawionych z potępionymi. Cztery chóry, tak. Anioły w sopranach, zbawieni w altach. Jestem człowiekiem. Nie wierzę w arystokrację, ani w niebiańską, ani w żadną. Co mówisz? I nie oszukuję. Oto kalejdoskop. Spójrz w jego wnętrze. Kręć nim powoli, a bezustannie. Usłyszysz w niezmierzonych odchłaniach wyobraźni twoją nową muzykę, geniuszu. Tak. Coś kołacze. Coś tętni. Nowy pochód akordów. I walka. Walka. Masz papier nutowy? Zaraz dam. Mam temat. Główny temat 11. Ale... ale potrzebuję do tego spokoju, samotnego życia. A tam w tym tłumie niebian... Ofiaruję ci, geniuszu, skromny kąt skromnego poety. O, ty jesteś poetą? To dobrze. Świetnie. Będziemy razem. Pomyliło mi się. 9:00 z 11:00. Wszystko przez tę kakofonię. Wyznam ci zresztą, to nie muszą być zaraz potępieni i zbawieni. Może szczęśliwi i nieszczęśliwi, sprawiedliwi i zaklamani. I sądzisz, że kto zwycięży? Szczęśliwi i zaklamani. Nie, nie. To jak zwykle ja zwyciężam. Ja nad brylą formy, nad kamieniem muzyki. Już mnie wytropili. To jakiś fragment mojego choru. Idę. Może wrócę tu po koncercie. Czekam.
Nie ma ich. Kogo? No, tych trzech nicponiów, zawadiaków. Bóg w dom, gość w dom. Na. Nie róbcie regieli. Wpadłem tu inkognito. Szukam ich od dłuższego kawałka wieczności. Program się ma zacząć. Patrzę tu, patrzę tam. Wsiąkli. To chciałem powiedzieć. Wsiąkli. Jakby w piątym wymiarze. No, i nareszcie dowiaduję się, oczywiście przez przypadek, że byli tu, byli wszyscy trzej. Tak, najjaśniejszy. Byli i poszli. Byli i poszli. A, poszli. A coś z nimi knuł? No, przyznaj się. Przyznaj się tak jak święty Augustyn. Mówiliśmy o sztuce i o sprawach aktualnych. Sprawy aktualne. Ja wszystko wiem. No, patrzcie. I o małą galaktyczkę program by się nie udał. Musiałbym Bacha przepraszać. Albo co gorsza, wyciągać z otchłani Homera. Mówiliśmy, Panie Boże, jedyny właściwie o kalejdoskopie. Aha. Tak. Wiem wszystko. Zrobiliście z tej rury cud. Większy od stworzenia świata. Większy od koliberków. Od małpki człekokształtnej. Od Ewy. Od Magdaleny. Od Manny. Ależ to tylko niewinna przyjemność. Ciekawostka. Wiem. Ciekawostka, no tak. No, ostatecznie oko moje, to jest oko nasze, wszystko widziało. Tylko, że nie miałem wiele czasu, właściwie bez czasu, żeby troszeczkę dłużej popatrzeć w kalejdoskop. Daj mi ten kalejdoskop. To nawet wesołe widowisko. I niewinne, faktycznie niewinne. Kręć nim, jedyny najjaśniejszy. Powoli, a bezustannie. Powoli, bezustannie, tak. No wiem. Bezustannie, naturalnie, że bezustannie. To taki przyjaciel smutnych godzin. O, smutnych? No, dużo mieliście smutków, co? No, dałem wam tyle piasku, lian, papużek. Nie wszyscy mieli papużki. A, tak. No, to się tak jakoś nierówno potem rozdzieliło. Bo zaczęliście się kłócić, bić, rozchodzić. Nie wszyscy się kłócili i bili. No właśnie. Sąd rozpatrzy. To znaczy my rozpatrzymy. A sąd jest w samą porę. W samą porę. Bo byście się pozabijali do końca. Ziemię byście roznieśli. Tę biedną ziemię. Z małpkami, papuszkami. A co papuszki winne? Czy papuszki były głupsze? Gdyby papuszki były mądrzejsze, to by były takie jak ludzie. Nie płacz, jedyny. Właściwie trzeba było poprzestać na szympansach. O, tak. Na szympansach. No. Teraz już jest za późno. A mogło być tak ładnie. No. Nie przyszło mi na myśl, żeby stworzyć trójkątne gwiazdeczki albo kwadratowe. Gloria in
excelsis Deo. Gloria in excel... Ty tutaj, panie? A tak. Tutaj. Oj, tutaj. Program już się skończył. Cała ludzkość czeka znudzona pod drabiną Jakubową. Oj, jak ta wieczność szybko schodzi. Tak, tutaj, ale już lecą. Idź, dziecinko, już lecą. Gloria in excel. Więc już? Tak, już. Oj, od krzyku Sybilli zegary przestały być miarodajne. Tak, przestały. Wiesz co? Daj mi ten kalejdoskop. Ależ weź go, Panie Boże jedyny. Bardzo ci dziękuję. I jeszcze ci coś powiem. Nie zrobię im żadnego sądu. Żadnego. Tylko wejdę na tę drabinkę i spojrzę w kalejdoskop. Może ułoży mi się jakiś nowy, piękniejszy, lepszy świat. Taśm archiwalnych odtworzyliśmy nagrane w roku 1956 słuchowisko Mirona Białoszewskiego Kalejdoskop, komedia końca świata. Wystąpili jako poeta Tadeusz Woźniak, Michał Anioł, Jan Kurnakowicz, Dante, Jan Kreczmar, Beethoven, Bronisław Dardziński, Pan Bóg, Władysław Grabowski, Anioł, Aleksandra Śląska. Muzyka Augustyna Blocha. Realizacja akustyczna Aliny Langiewicz. Reżyserował przy współpracy Wiesława Opałka Jan Kecher. W audycji Wacława Tkaczuka poprzedzającej słuchowisko wystąpili Piotr Bajor i Adam Bauman. Opracowanie muzyczne i realizacja Marii Olszewskiej.